są te kobiety. Na przykład panie kucharki, które na obiad smażą nam kotlety. I nauczycielki w szkołach i przedszkolach dbają o to, żeby każda chwila była nam wesoła. A najważniejszą rzecz z ich kobiet jest mama, która troszczy się o nas od samego rana. Dba o nas wiele bardziej niż o siebie, bo gdy nam jest dobrze, ona jest w siódmym niebie. I nasze siostrzyczki też są kobietami, czy się kochamy, czy kłócimy czasem. Każdy sekret potrafią trzymać w ukryciu, są dla nas ważne w życiu. Kobietą też jest babcia i to nie byle jaką. Mamę wnuczki nauczyła ja być kobietą taką, którą się kocha i bardzo szanuje i każdy człowiek jej potrzebuje. Dniu Święta Kobiet, życzenia nim składajcie, ale oprócz tego zawsze pamiętajcie, że wasz świat bez kobiet, tych dużych i tych małych, z pewnością nie był taki wspaniały. Thank you.
serdeczne życzenia. Niech dla was los szczęśliwy nigdy się nie zmienia, lecz nie zawsze śni bez końca, jak wiosenny promyk słońca. Wiele gwiazd na niebie świeci i srebrzysty płonie nów. Dziś dla pani mamy wszyscy najpiękniejsze gwiazdki słów. Słowo miłość za wasze troski, słowo wdzięczność za wasz trud. Niech nam panie dziś wybaczą, że byliśmy czasem i z uśmiechem nie popatrzą, bo co złego to nie my. To kobiece święta, są uprzejmości, to asty, prezenty. Każdy kwiat wręcza z twarzą uśmiechniętą, choć zwykle bywa zły i natęty. Schodzą się goście, składają życzenia, solenizantki także uśmiechnięte. Szczerze pytasz, tak dla przypomnienia. Czy o kobietach ktoś zwykle pamięta? Że już nie śpasz, idą, a pierwsze się burzą. Że wciąż plaszują o świtu tuż w mroku, że nie ustanie leszło i się wróczą, a że uważa, że lasz w loku. Thank you.
Stan, dziękuję.